Nikt nie przewidział sytuacji, w której wszystkie nasze biznesy staną z jednego dnia i właściwie nie wiadomo, kiedy się otworzą, bo w przypadku, myślę, podmiotów, które są w przemyśle spotkań i wydarzeń, to my mówimy o otwarciu, takim prawdziwym odmrożeniu, we wrześniu albo w grudniu. Czego oczekujemy? Oczekujemy tego, żeby dostrzec to, że my nie jesteśmy całą gospodarką, że zostaliśmy po prostu dużo mocniej dotknięci i że w naszych firmach pracuje prawie 1,5 miliona ludzi, jak się nas tutaj policzy, te wszystkie organizacje. I teraz mam wrażenie, że nie ma takiej świadomości, czego to dotyczy. Chcielibyśmy podkreślić to, też taką świadomość, że to, co dzisiaj mówiliśmy, to, że gofry się sprzedają dobrze w jakimś pięknym nadmorskim mieście, nie wymieniając, to nie znaczy, że przemysł spotkań ruszył. To tak by powiedzieć, że jeżeli meblarz ma kontrakt, żeby komuś zrobić kuchnię w domu, to nie oznacza, że fabryki meblarskie ruszyły. Tak, to są dwie różne rzeczy, a istnieje takie poczucie, że ponieważ taka turystyka self-made działa, to ruszył przemysł. Nie, ten przemysł, który generuje miejsca pracy, zatrudnia przewodników, zatrudnia autokary, hotele biznesowe, areny, który jest obszarem wymiany wiedzy, takim jak targi, on stoi. On po prostu, nie to, że on działa mniej, on po prostu stoi. Widzę trzy obszary czasowe. Krótkoterminowo, no to myślę, że to jest to przedłużenie sektorowego pomocy takiej ZUS-owskiej, tak to nazwijmy, czyli obniżenia kosztów pracy. Ogólnie dowiemy się dzisiaj szczegóły, więc chyba nie będę w to wchodził. Dwa, ubankowalnienie nas. Mamy bardzo duży problem. Nasze firmy, które od 30 lat bardzo dobrze sobie radziły i firmy naszych członków, nie mają pewności albo żyją w niepewności popytowej. Jak będziemy wyglądali w przyszłości? Przez co nie można nas ocenić z punktu widzenia zdolności kredytowej. Stąd wszelkie zobowiązania kredytowe, jakie mamy i wszelkie zobowiązania, jakie chcielibyśmy zawrzeć, są zagrożone. I to jest tak krótkoterminowo. Średnioterminowo myślę, że to jest praca na popycie i praca nad bardzo rozważną komunikacją. Tak? W przypadku na przykład wyjazdów motywacyjnych, które ja reprezentuję, informacja, czy do danego kraju możemy jechać lub nie, powoduje koszty po stronie mojej klienta, idące często w miliony złotych. I teraz to są dosyć odpowiedzialne rzeczy. I średnioterminowo też liczymy na takie wsparcie kosztowe naszych klientów. Nasi klienci to głównie pracodawcy i liczymy, oni też są w trudnej sytuacji, ale nie muszą się spotykać. Muszą się spotykać, żeby duże kontrakty sprzedażowe szły do przodu i żeby efektywność ich zespołów działała. Żeby to zrobiło dobrze byłoby, gdyby mieli niższe obciążenie VAT-owskie, czyli obniżenie VAT-u na takie spotkania, gdyby mogli bez żadnych wątpliwości zaliczyć takie spotkania do kosztów uzyskania przychodu, co teraz jest dosyć nieokreślone i z tym są bardzo duże problemy. Można by się zastanowić, co z funduszem socjalnym i czy może skoro pracownicy nie spotykają się w biurze, to może przeznaczyć ten fundusz na to, żeby spotkali się w bezpiecznym środowisku, takim jakim jest hotel biznesowy. Dużo bezpieczniejszym z punktu widzenia badań i WHO chociażby na spotkania. I myślę, że też czeka nas promocja. No, chociażby załamanie się rynku tych 16 milionów klientów przyjazdowych powoduje, że my musimy ten rynek odbudować. I co więcej, prawdopodobnie to będą goście z innych krajów niż byli do tej pory. I teraz bez promocji, bez środków na promocję, średnio okresowo tej części popytu nie odbudujemy, a bez tej części popytu na przykład hotele w Krakowie stoją. No i długookresowo myślę, że to jest taka rada wiedzy. Ja jestem bardzo zaszczycony, że pracuję, bo my z tymi organizacjami pracujemy już 4 miesiące. To jest bardzo duży poziom kompetencji ludzi, którzy do tej pory zajmowali się po prostu swoimi biznesami. I myślę, że jesteśmy w stanie wypracować sposób, w jaki wykorzystać i pojawiające się środki unijne, ale i też szanse biznesowe, bo każdy kryzys jest też szansą, żebyśmy przeobrazili nasze biznesy. Coś, co pewno wydarzyłoby się na przestrzeni 10 lat, będzie musiało się wydarzyć w ciągu najbliższych 2 lat, tak żebyśmy byli bardziej zieloni, bardziej zrównoważeni. I też, żeby ta turystyka była bardziej świadoma.